Postaram się jeszcze na jednym przykładzie pokazać, jaka jest różnica między prędkością średnią i szybkością średnią. W programie Google Earth zażyczyłam sobie wyznaczenie trasy samochodowej z Warszawy do Krakowa. Niebieska linia między Warszawą i Krakową połączona pokazuje mi, jaka byłaby to długość trasy i mogę sobie tę długość trasy odczytać tutaj, że będzie wynosiła ona 294 km. Co to będzie? No to będzie właśnie droga. Droga będzie wynosiła 294 km. Program sugeruje mi, że czas przejazdu tą trasą zajmie mi 3 godziny 57 minut. Powiedzmy, że będzie to czas 4 godziny. Ponieważ program, oczywiście z pewnym przybliżeniem, podaje mi długość drogi, to co teraz mogę na podstawie tego obliczyć, to będzie szybkość średnia. Szybkość średnia będzie w takim razie równa 294 km podzielone przez 4 godziny. No to to będzie średnia szybkość równa 7 razy 4, 28, 14 na 4 to jest 3 i jeszcze 73,5 km na godzinę. Połączyłam miarką, odmierzyłam tutaj miarką odległość w linii prostej między Warszawą a Krakową. Oczywiście w przybliżeniu w linii prostej, bo kula ziemska nie jest płaszczyzną. No ale w tym przybliżeniu ta odległość będzie równa wartości wektora przemieszczenia. I w takim razie wartość tego wektora przemieszczenia delta R jest równa, jak widzimy, 252,7 km, czyli możemy przyjąć, że będzie około 253 km. Jeżeli więc czas mojego przejazdu z Warszawy do Krakowa, myśląc optymistycznie, będzie wynosił 4 godziny, to w takiej sytuacji możemy sobie obliczyć wartość prędkości średniej. I ta wartość prędkości średniej, V średnie, to będzie wartość wektora przemieszczenia delta R przez delta T. Tym razem to będzie 253 km podzielone przez 4 godziny, co da średnią prędkość 25 przez 4 to jest 6, 1 w pamięci, tutaj będziemy mieć 4, tutaj będziemy mieć jeszcze 2 i później jeszcze pewnie 5, czyli 64,25 km na godzinę, czyli prędkość średnia, zobaczmy tutaj, jest inna od szybkości średniej ze względu na to, że długość drogi i wartość wektora przemieszczenia nie jest ta sama. Gdyby Warszawę z Krakowem łączyła autostrada po linii prostej, te wartości tych dwóch wielkości byłyby takie same. Mam nadzieję, że ten przykład pokazany na fragmencie mapy Polski pozwoli Wam bardziej konkretnie zrozumieć różnicę między szybkością średnią a prędkością średnią. No i najczęściej to, co my sobie obliczamy, odbywając podróż w jakimś kierunku, to tak naprawdę liczymy sobie szybkość średnią, a nie prędkość średnią. W fizyce jednak należy rozróżniać te dwie wielkości.